imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Matko nieustającej pomocy, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, przychodzę do Ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w nieustającą pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakieś dla Niego ponosiła, bądź i dla moich dzieci, które Ci poświęciłam i dziś na nowo oddaję, dobrą i czułą Matką. Weź je pod swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie im w życiu doczesnym zagrażają. Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci jako najcenniejsze dobro. Są one odkupione najdroższą krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Biada mi, jeżeli by choć jedno z nich z mojej winy miało zginąć na wieki. Jakżebym za to ciężko odpowiedziała na sądzie Bożym. Lecz jestem słaba, bez łaski Bożej, bez Twojej pomocy i pośrednictwa. O droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski. Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie wszędzie mogę być obecna. Jeżeli Ty, najdroższa Matko, ich nie obronisz i nie zachowasz, to wszelkie moje wysiłki będą nieskuteczne. Broń więc moje dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo. Wszak Ty zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą, oby zawsze Twoimi zostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe nie było. Spraw to, o Matko nieustającej pomocy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.